gdybym ci powiedział, że nie ma czegoś takiego jak zbyt wysoka cena. Jeśli twój klient mówi, że za drogo, to znaczy to tyle, że nie dostaje wartości, której od ciebie oczekiwał. Kiedy pracuję z klientem, to nie rozmawiam o cenie za jego produkt lub usługę, bo ona najczęściej wynika z kosztów, tylko rozmawiam o wartości, która uzasadni cenę rynkową. Czasem oczywiście jest tak, że cena jest niewłaściwie dopasowana do wartości i na przykład jest zbyt niska, tak? Bo to nie zawsze jest tak, że cena jest zbyt wysoka, czasem jest zbyt niska. Bo jeżeli mój klient sprzedaje ekskluzywne apartamenty na kameralnym osiedlu, a cena wskazuje na standardowe apartamenty, to jest bardzo prawdopodobne, że klient się nie zdecyduje na zakup, ponieważ nie będzie mu się zgadzało pewne równanie, w którym po jednej stronie jest cena, a po drugiej stronie jest wartość. Jeśli cena twojej usługi jest wyższa niż u konkurencji, to zamiast ją obniżać, zastanów się, dlaczego klient miałby zapłacić u ciebie więcej, ponieważ cena powinna wynikać z oferowanej wartości. Pamiętaj, że to, co sprzedajesz, czyli twój produkt lub twoja usługa, to nie jest to, co kupuje od ciebie twój klient. Podam ci kilka przykładów. Jeżeli prowadzisz spa, to twój klient nie kupuje od ciebie leżenia na łóżku do masażu albo siedzenia w basenie. Co kupuje twój klient? Kupuje wszystko to, co może osiągnąć dzięki świadczonej usłudze. Być może ten relaks jest mu potrzebny do tego, aby mieć więcej energii do zajmowania się dziećmi. Kiedy człowiek jest zrelaksowany, to i jego twarz wygląda inaczej i też ma lepsze nastawienie do własnego otoczenia. Jeżeli prowadzisz turnusy odchudzające, to twój klient nie kupuje od ciebie zmniejszenia wagi ciała. Tak, oczywiście efektem turnusu odchudzającego będzie zmniejszenie wagi ciała, ale twój klient chce obniżyć wagę ciała z bardzo różnych powodów. Tak, być może chce podnieść swoją samoocenę, być może chce być bardziej atrakcyjny dla swojego otoczenia i mieć większe szanse na sukces towarzyski. Tak? To, dlaczego klient kupuje lub dlaczego korzysta z konkretnej usługi, wynika z tego, co chce w życiu osiągnąć. Jeżeli sprzedajesz bieliznę, to twój klient nie kupuje po prostu pierwszej warstwy garderoby. Tak? Powody, dla których klienci kupują bieliznę, bywają bardzo różne. Tak? Jedni kupują bieliznę, ponieważ chcą mieć większą szansę na sukces towarzyski, inni kupują bieliznę, dlatego że chcą mieć coś, co im zapewni pewien komfort. Jeżeli prowadzisz restaurację, to znowu twój klient nie kupuje od ciebie posiłku, czyli po prostu czegoś, co wypełni jego żołądek. Tak? Być może twój klient kupuje wyjątkowe doświadczenie, które mu oferujesz. Być może twój klient chce spędzić miło czas z najbliższą mu osobą, a ten posiłek jest tylko i wyłącznie częścią całościowego doświadczenia. Jeżeli prowadzisz salon optyczny, to twój klient nie kupuje od ciebie tego czegoś, w co wkłada się szkła korekcyjne, dzięki którym będzie lepiej widział. Znowu być może kupuje konkretne oprawki, dlatego że chce zbudować swój wizerunek, że chce podobać się swojemu otoczeniu, że być może chce się lepiej wpisać w pewne standardy, które panują w środowisku, w którym na co dzień się porusza. Czy wiesz, co sprzedajesz i czy znasz powód, dla którego twój klient od ciebie kupuje? Tak? Opowiedz klientowi historię, ale z jego perspektywy. Powiedz mu, w jaki sposób pomożesz mu stać się tym, kim chce się stać. W jaki sposób rozwiążesz jego problem.